Kurwa, mordeczki! Dzisiaj chcę powiedzieć kilka słów o czymś, co roboczo jest nazywane przez niektórych w procesie trzeźwienia jako wpadka. Kurwa, jaka wpadka, ja się pytam, tak? Niestety, niektórzy nawet terapeuci tak pobłażliwie podchodzą do procesu zapicia, do powrotu, do świadomej decyzji o powrotu do nałogu i mówią, no zdarzyło się, kurwa, okej, no to jest wpadka. Kurwa, co? Jak jeżdżę autem, to jeżdżę tak tym autem, żeby, kurwa, nie pierdolić się na przejściu na pieszych w żadną babcię, kurwa, bo to co? No jeżdżę bezpiecznie, ale czasem jebnę kogoś, mam wpadkę. No niestety, kurwa, spotkałem się na grupie u siebie z ludźmi, u których uaktywniły się myśli przyzwalające, gdy usłyszały historię wpadki, tak? Przyszedł gość, miał wpadkę, terapeutka go poklepała po dupce, kurwa, okej. I kurwa, ktoś pomyślał, patrz, jemu się nic nie stało, jedną miał wpadkę, nie, kurwa. U mnie na przykład w moim procesie, kurwa, pomocy innym nie ma czegoś takiego wpadka, tak? To wyklucza w ogóle, kurwa, z pomocy i my mamy zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić. To jest jedna, kurwa, jedyna rzecz, do której mamy nie dopuścić. No to jest proste, kurwa. Nie pij dziś!